Panowie, zbieracie się dzisiaj, akcja ciągnikowa. Z czym związana i dlaczego taka forma protestu i co chcecie dzisiaj przez ten protest przekazać, powiedzieć i co zasygnalizować? No cóż, dzisiaj mamy Dzień Prawdziwej Demokracji, czyli podjeżdżamy pod biuro poselskie naszych posłów, którzy nas zwyczajnie jak po chamsku okłamali, mówiąc w skrócie. No cóż, mamy do tego prawo, jako okłamani wyborcy, przyjedziemy i zapytamy się, jeżeli będzie pan Duszek, a jak nie, to porozmawiamy indywidualnie, inaczej, w temacie ustawy o zwierzętach. Już nawet nie mówię o ochronie zwierząt, bo tu ochrony tak praktycznie, jak ktoś się wczyta, niewiele tam jest. To jest po prostu cała przykrywka załamania całego eksportu, wołowiny, drobiu, całej gospodarki. To są ogólne bardzo poważne skutki społeczne, gospodarcze. No i słuchajcie, w końcu mamy te rodziny i my musimy tutaj żyć. I no cóż, to jest generalnie akcja terenowa, ale ogólnokrajowa. Także to nie przypadek, że stąd wyjeżdżamy. Tu, proszę Państwa, było najwięcej ognisk. Marek, pamiętasz? Najwięcej ognisk w Polsce. To nie przypadek. Tak. Tym ludziom zaoferowano przekwalifikowanie się na bydło. Teraz zupełnie inne podejście do tematu. Teraz nie wiem, na co zaproponują, na co się przekwalifikować, skoro pozostałe działy gospodarcze w rolnictwie praktycznie są pozbawione perspektyw. Polska bez eksportu ginie. Ginie w przemyśle, czy przemysł przetwórczy, rolno-spożywczy. Tu jest klapa, autentycznie. Trochę mnie dziwi, bo rząd deklaruje się jako specjaliści w ekonomii. Premier Morawiecki potrafi liczyć. Są w Sejmie też i posłowie, co też świetnie potrafią liczyć. Senatorowie również, tak jak tutaj z naszego okręgu, Bierecki. Tak. Bardzo, bardzo człowiek, powiedzmy, no i to solidnie obeznany w działaniach matematycznych, także dla niego wyniki strat eksportu i nie tylko strat w eksporcie są świetnie do wyliczenia. Oczywiście z chęcią byśmy usłyszeli, ile miliardów Skarb Państwa traci. I co na to polskie rodziny, bo polskie rodziny nie będą się kłócić w tej ustawie o długość łańcucha psa, czy ewentualnie inne oczywiście jakieś ważne rzeczy, ale słuchajcie, tu jest ewidentnie niszczony byt polskiego rolnika i my mówimy tutaj stanowczo absolutne nie i jedziemy porozmawiać z naszymi posłami, którzy są zupełnie odmiennego zdania, którzy ewidentnie już wybrali inny elektorat, bo tu już rolnictwo już wypada z tego elektoratu. No i powiedzmy, nazwiemy po imieniu, jak nas potraktowano w tej ustawie. Ale wieś przecież głosowała na PiS. Jak dzisiaj będzie wyglądał ten protest? Ilu mieszkańców wsi poprze ten protest? No tak, ja takich mam wiele telefonów właśnie zarzucających mi, że dlaczego nie zaprzeczę tego, że ubrano nam taki, przybrano nam taki jakby fartuszek tego, że głosowano na PiS. Tylko by trzeba może zanalizować, jaka część wsi, kto. Tu dzisiaj mówią prawdziwi rolnicy, ci, którzy orzą, nie śpią i dają żywność Polsce i Europie i światu, no bo na cały świat wysyłamy nasze produkty. I powiem wam, jako rolnik, jestem tak zaszczuty, tak wewnętrznie zabity tym wszystkim, co się dzisiaj dzieje, przez to, tak jak Adam mówi, przecież my na tych terenach, tu chłopaki są tutaj, myśmy zaczynali od 4 krówek, 10 świnek, konika, miałem jeszcze, sieczkę robiłem. Myśmy od tego zaczynali, jeszcze w 90-tych latach. Przebranżawialiśmy się na różne sposoby, szukaliśmy różnych wyjść. Naprawdę wychodziło nam w jakimś sensie te życie. No. To praco nasze, rękami, naprawdę. Nie jakimiś, jak nas ubierają, że może to komunistyczni aparatczycy, co się dorobili i tak dalej. Sprawdzajcie nasze życie. Jak myśl, niech sprawdza życiorysy. Ja mogę dać swój życiorys do mojego życia. Jeżeli tak było, że ja się dorobiłem na jakichś przekrętach, czy na czymkolwiek, co chcę powiedzieć. Ale to nie o to chodzi. Mamy instytucje w Polsce. Tu już nie chodzi o te pieniądze, o to wszystko. Chodzi nam o godność tej naszej pracy. Słuchajcie, my mamy tak świetne pozycje i ręce swoje, że my damy sobie w świecie wszędzie radę. I tu zaręczam was, ty wszyscy, co będą rolnicy, my wyjedziemy sobie. Ja 10 lat karowałem, dorabiałem, moja żona w ciąży snowki zwoziła, a ja w Niemczech tyrałem, przywoziłem te marki, dorabiałem ten kraj. W zamian za to, żeby tu zostać, żeby dzieciom coś zbudować. Okazuje się, że i dzieci, i ja będę musiał znowu wyjeżdżać i dorabiać tam znowu. A czemu nie tu? Mojej kochanej Polski, ja się pytam. Czemu nie?
dzień wyglądał, jak będzie wyglądał protest? No wszystko jest pięknie uzgodnione z komendantem policji, wszystko jest pięknie, no tu ewentualnie może coś namieszać, no jakaś sytuacja nieprzewidziana, typu niekontrolowana, nieodpowiedzialna wypowiedź ministra rolnictwa, która może spowodować eskalację na niespotykaną skalę. Wczoraj czytałem, że słoma pod Warszawie już wylądowała. Tak, bo tam jest nauka, co to jest słoma, co to jest, myślę, że co to będzie jeszcze siano, co to gnojówka będzie, także wszystkiego, każde produkty nauczymy. Panie młody chłopak. Właśnie. Młody, po studiach. Jeszcze studiuje. Wierzył i studiuje jeszcze. Wierzył w jakąś normalność. Wierzył, że to, co się zajmie, przejmie po ojcu. I zobaczcie, do czego zainwestował, pracuje. Kupę ludzi zatrudnia, kupę pieniędzy. Niech powie też, co czuje. Z kim rozmawiamy? Kamil Łaski. Prowadzimy gospodarstwo w Uniewie. Z rodzicami, rodzinne. Zaczęliśmy jakieś 15 lat temu, nie, 13, hodować indyki. I w tej chwili nie wiemy, co mamy robić, tak? Bo nie wiemy, na co się przebranżowić. Mamy kredyty, jak każdy. Wiadomo. I co zrobimy? Jak nam zakażą, co mamy robić? Co możemy zrobić? Przecież my rękami własnymi pracujemy. I pracujemy nadal. Pracowaliśmy, pracujemy, będziemy pracować. I tak jak tutaj pan Marek mówi, mamy wyjechać? Mamy wyjechać, żeby godnie żyć? Przecież to się w głowie nie mieści. Wyobraża pan sobie wieś, rolnictwo, która nic nie produkuje, bo do tego to zmierza. No nie, nie wyobrażam sobie, no bo co będziemy jedli? No przecież ludzie, no sałatę możemy jeść tak, jak wszyscy chcą, no ale ile tej sałaty można jeść? Przecież jak nie wyobrażam sobie tego, po prostu nie ma Polski bez wsi. No to jest nasza tradycja. Ja dzisiaj się czuję, może to taki drastyczny, ale tak jakby moi synowie dzisiaj, za to, że dałem im wychowanie, że skończyli dzięki mnie szkole, jedzenie im dawałem, no gdzieś mnie chcieli wyeliminować, bo jaki naród swoich żywicieli niszczy? To jest niepojęte po prostu. To jest, nie można, to ludzie, nie będziecie, ja apeluję do tych na wsi, co jeszcze śpią, co uważają, że bronią się, może mają ten moralny, bo głosowali i myślą, nadal mi odzwaniają i mówią, że Jarosław nie oszuka, że to tylko jakaś zachodnie walki i tak dalej. Nie czarujcie się, wychodźcie, bo niedługo nie będzie was wszystkich. Jak zniszczą nas, producentów żywności, to nie dadzą sobie i ci, co produkują zboże i owoce i tak dalej. To jest kwestia, po prostu, ten stan, który teraz budują nam, zobaczcie, w jakim my świecie żyjemy. Jedni zarzucają nam chłopom, mówię ta prawa strona też, nie, zarzucają nam, mówią, że za to macie karę, bo głosowaliście na PiS. A PiS mówi teraz tak, za to, że nam tak PO mówi, to my też będziemy was dusić, bo byście nas wybrali i przez to mamy z PO te pomówienia. To jest normalny kraj? Obudźcie się w mieście wszędzie, zobaczcie, co oni z was robią. Z nas wszystkich. Węzeł gordyjski. Tak. Proszę państwa, bo tutaj są biura poselskie, które decydują, co się w Polsce dzieje, decydują o polskim rolnictwie. Dzisiaj przyjechaliśmy, mamy dwa biura poselskie. Przyjechaliśmy odwiedzić biuro poselskie pana Duszka, posła Duszka. Mamy tutaj też obok kolejne biuro, także wszystkich odwiedzimy i wykrzyczymy, że są normalnie zwykłymi, prostymi zdrajcami polskiego rolnictwa. Znaczy, z czego to wynika? Proszę państwa, oszukani wyborcy, okłamani wyborcy. To wynika z tego, że chcą nam przez Sejm, Senat, przez prezydenta i jeszcze raz przez Sejm puścić, zafundować ohydną, zdradziecką ustawę o zwierzętach. Ustawę, ja już nie mówię o ochronie zwierząt, bo to nie ma nic wspólnego z ochroną zwierząt tak naprawdę. Proszę państwa, to jest katastrofa dla polskiego rolnictwa. Panie Adamie, bo nie dowiedziałem się, protest dzisiaj, rolnicy, ciągniki, jak będzie wyglądał ten protest, gdzie wyruszacie, jakimi drogami, jakimi ulicami i co tam na miejscu? Wyruszamy do podbiura poselskie posłów, którzy nas okłamali, głosując za tą ustawę, bo już te głosy w Sejmie zostały oddane. Także poseł Duszek wspierał tutaj... Czyli bił się w piersi teraz? Był świadomy, co robi.
robi, chociażby dlatego, że ostrzegłem jego, jakie to są konsekwencje tej ustawy. Świadomie wybrał no ból dla polskiego rolnictwa i apeluję, żeby naprawdę zapamiętać ten moment, bo to jest ta chwila, gdzie posłowie wybrali, za kim stoją. Chciałbym jeszcze nadmienić, że bardzo dziękuję dla ministra Ardanowskiego, który zachował honor i nawet będąc posłem Prawa i Sprawiedliwości, wiedział, co jest dobre dla wsi, a co jest katastrofalne w skutkach, co się dzieje, jaki kierunek tych działań poseł będzie. Poseł Ardanowski głosował przeciw. Tak. Chciałbym jeszcze podziękować posłom z Lubelskiego, pani Hałas, która też poseł z Prawa i Sprawiedliwości, która też wiedziała, jak postąpić. Chciałbym podziękować też za jej obecność na protestach, za przemówienie, bo środowisko rolnicze tak naprawdę już na dzień dzisiejszy nie jest podzielone. Środowisko rolnicze nie dzieli się na ten lub inny związek. My stoimy razem i z izbami rolniczymi, jeszcze nie wszystkimi, jeszcze Lubelskiej Izby Rolniczej nie widziałem na protestach. Widziałem warmińsko-mazurską, oplekatowaną. Czekamy na gest środowiska rolniczego, jak to się mówi w cudzysłowie, bynajmniej. Ale chciałbym powiedzieć, że znam osoby z izb rolniczych, którzy nas wspierają. Także byśmy byli uczciwi, Marcin Duszek, poseł, ale również Riad Hajdar dzisiaj. Tak, kolejny zdrajca polskiego rolnictwa. Poczytajmy, jak ktoś ma jeszcze, może sobie popatrzeć na ulotki wyborcze, gdzie oferował pomysły na rozwiązanie problemów polskiego rolnictwa. A jak się okazuje, no, prawda jest taka, że zupełnie inne cele mają ci posłowie. Jakieś partyjniackie, no jakieś, niech sami powiedzą w zasadzie, co oni tam robią i w jakim celu. Może problem tkwi w tym, że pod osłonką tej ustawy o ochronie praw zwierząt przemycono kilka rzeczy, które nie powinno się w takiej ustawie znaleźć. Proszę Państwa, oszukani wyborcy. Ta ustawa jest ewidentnie antychrześcijańska. To jest w ogóle szokujące założenia, bo lewackie, które są w ogóle w sprzeczności z prawicą. Przecież ci posłowie deklarujący się jako no, opcja typowo prawicowa, ewidentnie powiedzmy jakieś zachodnie, nie pasujące do naszej polskiej rzeczywistości, próbuje na siłę wepchnąć siłą po chamsku, bez konsultacji społecznej i mamy, proszę Państwa, tego efekt. Dlatego wyjeżdżamy na drogi, chcieli konsultację społeczną, mają. Właśnie pan redaktor ma rację, jeżeli chodzi o moment tego zaczęcia i dlaczego podrykowcy. Można powiedzieć, jest to finansowo ogromna branża, jak tam przelicza się w pieniądzach, ale w sensie bytu tego całego liczebności jest mała. Więc wydaje mi się, że to była taka próba, jeżeli się uda futerkowców, bo zaczyna się, no nie zaczną nas od drobiarzy czy bydła, no bo jest nas tysiące jeszcze na dzień dzisiejszy. Nie można tak, no od razu, nie? Więc zaczęto tych małych dziubać. Od dłuższego czasu, pamiętamy przecież jeszcze przed tamtymi wyborami już był taki skok na to. I te obdzieranie właśnie, tam te pokazanie tych filmików, dwa czy trzy te filmiki. Później następne te idą, wpuszczanie tych ludzi, że na nasze gospodarstwa. To jest następny taki najtragiczniejszy dla nas, bo tak jak żona mówi, nie udzielę się, bo przyjdę, bo już są sytuacje. Przecież tego media nie pokazują, że tacy panowie wpadają na podwórkę, otwierają kurniki, wypuszczają zwierzęta na zewnątrz, w nocy. W nocy były już takie przypadki w kurnikach, że po prostu rozpuszczali to i no, rolnik przychodzi i nie ma nic z tym. Więc ci ludzie, jeżeli dostaną takie możliwości, zobaczcie, jak oni mogą nam utrudnić życie i tak dalej, to ten następny. No i ten nieszczęsny ubój rytualny, który już wydawało się, że zostanie jakby już spokojnie zaakceptowany przez ten czas. Ale to jest ubój rytualny, ja myślę, to żadne, bo ja dla pani Piekarskiej w Senacie powiedziałem, jaka jest jej moralność, bo jeżeli mówi się tak, ona mówi, bo ja jak zapytałem, a dlaczego nie wszystko, bo jak już, to wszystko. Dlaczego zostawiacie furtkę, że ileś dla tych gmin wyznaniowych można ubić, tak? To znaczy, ja mówię do niej tak, pani tak mówi. 100 tysięcy nie będziecie bili tych kur, ale jeszcze dajemy wam, że 10 możecie zabić, to jest moralność? No to albo niech zniosą całkowicie ubój, nie udają głupków, ten rytualny, albo niech nie udają moralistów, bo powiedzieli, że na potrzeby gmin będą dalej te uboje kontynuowane. No to o czym my mówimy? O jakiej moralności ich wewnętrznej? To co oni sobie robią? Kpiny z nas, że ileś tam mniej zabije się, to jest fair?
pomieszanie z pomplątaniem, a jeszcze dodanie tych łańcuchów i tego wszystkiego, to już jest śmiech po prostu. Kochani, zapraszamy pod biura poselskie, musimy już po prostu ruszać. Trzymajcie kciuki. Na tym więc dla posła Duszka napisaliśmy tak. Grabarz polskiej wsi. Zdrajcą nie wybaczamy. Brawo! Brawo! Zdrajca! Zdrajca! Jego biuro i złożymy. Później wrócimy do posła Hajdara przy pomniku Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, bo oni nigdy polskich chłopów nie opuścili i przy tym pomniku też złożymy kwiaty i wtedy kto będzie chciał głos jeszcze zabrać, będzie, jest z nami pan starosta, szczególnie go witamy bardzo serdecznie, zawsze był i będzie, bo to jest Polak, takich ludzi nam trzeba. Bardzo dziękujemy za obecność pana starosty, zawsze nas wspierał. To nie przypadek, proszę państwa, tu nie chodzi o barwy partyjne. Po prostu albo ktoś jest z nami, albo przeciwko nami. Kropka, i tu widać, gdzie są nasi inni posłowie. Fajnie, że z nami by fajnie stanęli, porozmawiali na ten temat, uciekli, nie wiem, może koronawirus ich tutaj zabarykotował w pokojach, nie wiem. Ale jednak są ludzie. Dziękuję. Jedni zarzucają polskiej wsi, że głosowała na PiS, a drudzy mówią za to, że głosowaliście na nas. Mamy problemy z PO, to są wariaci już. Jedni drugim sobie zaprzeczają już, co oni z nas chcą zrobić. A my tylko chcemy żyć i pracować dla tej Polski, tak jak żyli nasi dziadowie. To dla nich jest ważne. Ja nie mogę zostawić tego dorobku moich ojców i powiedzieć, że dzisiaj kapituluję, bo oni życie na Sybirach oddawali. Za całą Polskę walczyli przez wieki, krew. A dziś mi mówią, won z kraju nie odjadę. Brawo! Podobno dzisiaj miała być w roku manifestacja zielonych. Gdzie oni są? A w zasadzie gdzie byli? Jak zdrowe świnie wybijali. Zdrowe prosięta, maciory. Gdzie wy jesteście? Dlaczego was wcześniej nie było? Teraz podobno mieli tutaj być. Koniec ogłupiania narodu polskiego. No rolnicy tak samo kochają zwierzęta, jak i inni ludzie. W naszym powiecie zostało wyeliminowanych z produkcji 5300 gospodarstw i do tej produkcji nie mogą sobie własnej świni zabić. Ludzie, do czego to doszło? Własnej produkcji nie możemy spożywać. Za moment zabronią nam ziemniaków spożywać. Nie wiem czego jeszcze. To jest szaleństwo. Albo się obudzą i zobaczą, bo naród mówił to Witos. Kto nie szanuje swojego żywiciela, to nie ma takiego narodu. Ludzie! Nie ma! Niemcy i Ruscy wam jeść nie dadzą! Chcielibyśmy jako mieszkańcy tych terenów i wyborcy tego powiatu Biała Podlaska podziękować za ostatnie głosowanie, złożyć taki wieniec. Niech to przemyśli, co robi, bo w tej chwili możemy powiedzieć jednym słowem. Zdrajca! 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 Proszę mu przekazać jak najlepsze życzenia od nas i że pamiętamy i nie zapomnimy. Przykre rzeczy, że się dzieją takie w Polsce, ale no niestety, oni do tego doprowadzają. Niech ten kręgosłup naprawi sobie. Są dobrzy, tutaj nasz szpital dobrze działa, jeszcze wyprostuje mu, wstawi mu dobrą protezę. Za 3 lata będziemy pamiętać. I będziemy pamiętać. Trumnę przyniesiemy. Dziękujemy bardzo za dotychczasowe prace panu posłowi. Dobrze przekażę dla pana. Dziękujemy, cześć. Dziękujemy. Poczekać na niego. Coś, może. Ja jestem. Chcemy złożyć tutaj wieniec dla pana posła. Wspaniały lekarz, człowiek, który wiele ludzi uratował.
ale... Niewiele ma wspólnego z polskim rolnictwem. Niech zrozumie, że trzeba i w pewnym momencie ratować rządził, i nas. To słyszał. No na pewno. Że to nie są... Jest za wami na pewno. Jest? Tylko przeciwko nam głosował. Dlaczego głosował w ustawie przeciwko polskiemu rolnictwu? Jak głosował? On jest z nami? Na ten czas... Ale Senat teraz poprawki. Na ten czas... Dopiero na ten czas możemy... Na ten czas możemy tylko wykrzyczeć jedno. Zdrajca! 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 Do Syrii! Teraz udamy się... Tak jest! Tak jest! Proszę Państwa, niepokoje dopiero mogą być na drogach! Zdradzać czego nas tutaj niespokojnie. Wszyscy są spokojni. Dziękujemy. Jeszcze raz proszę przekazać. Dziękujemy za przyjęcie wieńca. Ale za 3 lata będziemy pamiętać. Może i wcześniej. Może wcześniej. Za miesiąc. Wiele razy wspomniane, że jako jedyny samorządowiec dzisiaj tutaj w Międzyrzecu na placu. Zadam to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy jeszcze nie jesteśmy świadomi pewnych działań, które są podejmowane przez Warszawę, przez rząd, a my dopiero zaczniemy za to płacić? Panie redaktorze, no trudno mi wypowiadać się za innych kolegów samorządowców. Ja uważam, że to był mój obowiązek, żeby być dzisiaj z rolnikami. Zresztą zawsze byłem z nimi od momentu, kiedy rozpoczynały się problemy na terenie naszego powiatu. Tak jak dzisiaj podkreślałem podczas swojego wystąpienia, że ta ustawa jest ustawą bardzo krzywdzącą i dla Polski, a przede wszystkim dla polskich rolników nie można, proszę Państwa, z dnia na dzień zakazywać ludziom czegoś. Ludzie do pewnych swoich profili działalności przygotowywali się wiele lat, wydali ogromne pieniądze. Ja mówiłem dzisiaj, ja miałem okazję bywać w wielu gospodarstwach, byłem też na fermie, gdzie hoduje się właśnie norki i proszę Państwa, naprawdę byłem pod ogromnym wrażeniem. Ludzie zainwestowali tam ogromne pieniądze i nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby ktoś próbował świadomie, rolnik, który na przykład produkuje norki, żeby próbował świadomie niszczyć swoje pieniądze, które włożył. Kolejny problem, przecież dzisiaj kwestie odbioru odpadów z ubojni, które trafiają do takich ferm, gdzie w sposób naturalny one są utylizowane. Jakie koszty poniosą na przykład ubojnie, które będą musiały również coś z tymi odpadami zrobić, jeżeli nie będzie można wykorzystywać je, tych odpadów do skarmiania na przykład norek czy innych zwierząt. Szykuje się gorąca jesień? Trudno powiedzieć, panie redaktorze. Wiem jedno, że niezadowolenie rolników jest duże. Jeszcze po sytuacji związanej z COVID-em ta gospodarka nie zdążyła się rozkręcić, a tutaj no, mamy jakby kolejne problemy, kolejne obostrzenia. Myślę, że jest to decyzja nieprzemyślana. Dziwię się tylko naszym parlamentarzystom, którzy pochodzą z tej ziemi. Tak jak mówiłem, bardzo często na spotkaniach dożynkowych zasiadają w pierwszych ławach, głoszą piękne słowa podczas swoich wystąpień, jak kochają rolników, jak kochają wieś, a jednym ruchem ręki jakby podejmują decyzje no, niezrozumiałe. No, nie wyobrażam sobie, pochodząc z terenu powiatu bialskiego czy ze wsi, żeby podnieść rękę i głosować za świadomą likwidacją pewnych dziedzin polskiego rolnictwa. Szanowni Państwo, drodzy rolnicy, na wstępie chciałem Wam podziękować za zaproszenie. Cieszę się, że dzisiaj jestem tutaj z Wami, ale chcę powiedzieć na wstępie, że jestem też ogromnie zasmucony, że to właśnie w taki sposób dzisiaj musicie próbować zwrócić na siebie uwagę, że jesteście tej Polsce potrzebni. Ja sobie, jak składaliście wiązanki przed biurami panów posłów, ja sobie zrobiłem taką krótką analizę i krótkie przypomnienie, jak nie tak dawno, bo kilka miesięcy wstecz na dożynkach powiatowych przyjeżdżali panowie parlamentarzyści, głosili piękne przemówienia, mówili
tyle dobrego o rolnikach, a kilka miesięcy po tym wprowadza się ustawę. Ustawę uważam bardzo szkodliwą dla Polski i szkodliwą dla polskiego rolnictwa. Jeżeli ja słucham, jak to rolnicy źle traktują zwierzęta, ja się po prostu z tym nie zgadzam. Ja, proszę Państwa, wiecie, odwiedziłem wiele gospodarstw na terenie naszego powiatu. Gospodarstw różnej branży. I producentów trzody chlewnej, i producentów bydła. Byłem również na fermie norek. I jeżeli dzisiaj ktoś opowiada, jak te zwierzęta są źle traktowane, to po prostu mówi to chyba ktoś, kto nie był nigdy w gospodarstwie, które wy prowadzicie. Na terenie powiatu mamy też bardzo, uważam, profesjonalną, porządną fermę norek, którą odwiedziłem w ubiegłym roku. Proszę Państwa, fermy norek w Polsce spełniają jeszcze lepsze normy niż fermy w Danii. Polska jest drugim producentem norek, skór z norek w Europie. I dzisiaj tak ogromną branżę próbuje się zlikwidować tylko poprzez podjęcie ustawy, uważam, jeszcze raz podkreślam, ustawy szkodliwej dla polskiego rolnictwa. Dzisiaj, proszę Państwa, i od 2016 roku przechodziliśmy na terenie powiatu afrykański pomór świń. Wiecie, ile gospodarstw zostało zlikwidowanych? Wiecie, ilu z Was musiało przebranżowić się? Ja byłem na wielu spotkaniach. Pamiętam, jakie były podpowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa, jak mówiono, słuchajcie, musicie się przebranżowić, na przykład na hodowlę bydła mięsnego. No dobrze, część z rolników zdecydowała się, zmieniła swój profil działalności i dzisiaj jedną ustawą próbuje się znowu to wszystko rozwalać. Ja dzisiaj wierzę w to i ogromnie proszę pana prezydenta Andrzeja Dudę, żeby zawetował tą szkodliwą ustawę dla Polski i dla polskich rolników. I wierzę, że tak się stanie. Dziękuję bardzo. Brawa dla pana starosty, dziękujemy za wsparcie i siłę. Ja tylko chcę powiedzieć wszystkim i tym, co z boku stoją, mieszkańcom. Polska nigdy nie zaznała głodu, nigdy. W II wojnę światową, w powstaniach, chłop polski zawsze stał na wysokości zadania. Nigdy nie zdradził, nigdy nie oszukał, zawsze pomógł. Wszystkim, różnym narodowościom też pomagał. Tam się chowali też. Nie pozwólcie, żeby nas tak gnoili. Za co? Za to, że co dzień od rana do wieczora pracujemy? Tak odpłacacie? Dzięki! Oszukani wyborcy, przed kilkoma laty staliśmy na dwójce. Było jasno wyartykułowane nasze prośby. Była prośba mówiąca o szczególną troskę i to bardzo szczególną troskę o nasze polskie rolnictwo. Były przekazane wskazówki, w jakim sposób. Mówiliśmy, rozrzedzić populację dzika. ESF zupełnie inaczej wtedy by funkcjonował, a może i by zanikł w którymś województwie. Były bardzo mądre, konkretne rozwiązania. Po kilku latach, jak już mamy do czynienia z inną władzą, co się okazało? Że mamy, proszę Państwa, dokładnie odwrotne, odwrotność naszych próśb. Mamy w zasadzie w legislacji, bo tam posłowie są, okazaną, szczególnie w tej ustawie, ku zdziwieniu i zaskoczeniu, niedowierzeniu, ustawową nienawiść wobec polskiego rolnictwa. Tego się nie da ukryć. Pomimo mediów krajowych, którzy bagatelizują tę ustawę. Słuszna uwaga, dziękuję. Mediów krajowych słyszałem, że nie ma. Człowiek nie jest, powiedzmy, też popełnia błędy, dziękuję. Proszę Państwa, media ogólnokrajowe
po swojemu powiem. Proszę państwa, wprowadzają w błąd opinię publiczną. Posłowie udają durniów. Proszę państwa, koniec. Koniec tego po prostu, tego ciągu, tego tańca chochoła. Zakończmy to. Rozmawiajmy poważnie. Jeżeli rolnicy potrzebują konsultacji i chcą okazać, natychmiast mają posłowie z nimi rozmawiać. Solidarzy różnych grup producentów, związki zawodowe, izby rolnicze. Dlaczego wszyscy bagatelizują? Dlaczego ośmieszają polskiego rolnika? Chociażby tą nominacją nowego ministra, którego nikt nie zna, absolutnie. Krzysztof Ardanowski, tak jak i ja i każdy, popełnił błędy. Rolą polskich rolników było mu okazywanie. Ale proszę państwa, ja już bym chciał, żeby ten minister wrócił. Bo przynajmniej to jest człowiek z honorem. Dziękuję. Kochani, wy w tych sklepach kupujecie to za potężne pieniądze, my dostajemy grosze dzisiaj. Dzisiaj świnia kosztuje 4 zł, indyk 4, kura 2,50. To jest szok po prostu. Bydło po 4, po 5 zł, zobaczcie co wy w sklepach macie, jakie ceny. Nas robią w takiego balona i jeszcze tą ustawą chcą nam wbić nóż już dobijający nas całkowicie. Za co? Za to, żeśmy zainwestowali ogromne pieniądze? To jest zwykłe cwaniactwo. No jeżeli pan Morawiecki, niedawno prezes wielkiego banku, który rozdawał te kredyty dla rolników, bo BGŻ był promującym takim bankiem, który rozdawał na lewo i prawo. Dzisiaj zmienił tylko stanowisko i co? Już nie widzi problemu? Musimy mu oddać tym jego prezesom. Miliony zarobił. Ludzie, no nie może być w kraju takiego czegoś, jeżeli działalność gospodarcza jest normalnie założona, tak jak te tchórzofretki. A oni mówią dzisiaj won. Też przecież oni nie łamali żadnego prawa. Są lekarze, są instytucje, urzędy skarbowe. Oni wszystko wypełniali tak jak trzeba. No to dzisiaj każdego można za to, że rowerem jedzie z łańcuchem nieposmarowanym. Zdjąć z drogi. Nie możemy do tego dopuścić. I wszystkim tym, tej łobuzerii już całej, co przez 30 lat mamoni nas tym wszystkim i ciągle te stare dziadki, no jak ja wczoraj zobaczyłem, to no dobry człowiek, przeżył te ileś lat, ale jak on szedł nawet na ten odbiór tego... No ludzie kochane, odpocznij człowieku, zmów parę dziesiątek. Ten świat się nie tylko kończy na tym, żeby rządzić. Tysiąc emerytur. Trzeba pożyć jeszcze troszkę. Normalnie, patrząc na szczęśliwych ludzi, a nie takich jak nas, zdruzgotanych, zastutych. Ludzie! Niech dadzą nam żyć, po prostu! Przepraszam nieraz za... Na co wirusa wprowadzili, żeby nie dać żyć? Halo. Dziękuję za udzielenie głosu, Arek Zaniewicz, Halacy. Skoro to się dzisiaj zebraliśmy, ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze coś innego. Że być może to nie jest tylko walka o tą ustawę, o tą piątkę Kaczyńskiego, ale zwróćmy uwagę, że to jest początek walki o wolność. To może jest parodia, co ja teraz mówię, ale nam zabiera się coraz więcej wolności. I musimy się ogarnąć, żeby zacząć wybierać ludzi, którzy zaczną nas bronić i o tę wolność walczyć. Tam się ciągle coś nakazuje, ciągle tam się czegoś zakazuje i jednej strony więcej się wymaga. Musimy się ogarnąć i na to nie pozwolić. Kolejna uwaga, na co chciałbym, żebyśmy tutaj zwrócili. Wszyscy wiedzieli, że dzisiaj tu będziemy. Jest z nami kostarosta. A to nie jest tak, że wójt, że burmistrz są jakieś odcięci od rzeczywistości dookoła nas międzyrzeckiej i od rzeczywistości naszej chłopskiej i rolniczej. To jest jeden wspólny organizm i nie ma z nami ani wójta, ani burmistrza, ani radnych. Także bardzo bym prosił, byśmy na to zwrócili uwagę i sami sobie się ogarnęli i sami się zmobilizowali i zaczęli działać. I nie może być tak, że mamy mnóstwo ograniczeń, nakazów, musimy konkurować z całym światem, a de facto ceny skupu zbóż czy inny rodzaj płodów od 10 lat są takie same. Muszą się nasi konsumenci w miastach ogarnąć, że oni płacą 200% więcej niż 10 lat temu, a my dostajemy tyle samo. I dopóki nie zrozumiemy tej korelacji, no będzie źle. Także to jest prośba, żebyśmy w końcu zaczęli rozmawiać między sobą i sobą, że to jest wspólny cel, o to, żebyśmy mogli istnieć. Dziękuję. Dzień dobry, tylko na chwilę. Nazywam się Kamil Łaski. Chciałbym powiedzieć do wszystkich rolników, którzy myślą, że ich to nie dotyczy, są w wielkim błędzie. Ich to dotyczy, ta ustawa nawet jeszcze bardziej niż nas. I konsumentów tak samo. Wszystkich ludzi to dotyczy, dotyka. Nie tylko nas. Was dotknie pośrednio, a tych,
którzy, rolników, którzy myślą, że ich to nie dotyczy, przyjdzie nagle i będą po prostu mieli ogromny problem. Dzięki, Kamil. Dziękujemy jeszcze raz mediom.